Cześć, tu Paweł z Białegostoku. Cześć, tu Adam. Hej, tu Kasia. Cześć, tu Krzysiek z Gdańska. Cześć, tu Ania z Rumi, słuchacie Radia Kaszebet. Radio Kaszebet. I zapowiadany nasz dzisiejszy gość, bo to pora właśnie na gościa. Dzień dobry, Kaszuby. Pola Nadziei to akcja organizowana od wielu lat w całej Polsce. Jej celem jest pozyskanie finansowego wsparcia hospicyjnej opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi i dorosłymi okresu życia. 3 kwietnia na ulicach Trójmiasta oraz Pucka odbędzie się finał Pól Nadziei na Pomorzu. Będą zbierane środki na rzecz 7 pomorskich ośrodków. Dziś, w Dzień Dobry Kaszuby, gość pan Maciej Dolewski, kierownik do spraw PR i relacji zewnętrznych Płuckiego Hospicjum. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, witamy. Jak Dzień podróż? Dobry. Cudownie, cudownie. W tak piękną pogodę. Ja mam chyba szczęście, jak do was jadę, to zawsze jest piękna pogoda, słońce świeci. Nie ma na tych małych, tutaj wąskich drogach tutaj u państwa żadnych korków, więc cudownie. No, gdybyśmy pana Macieja wczoraj umówili, to byłoby byłby gorzej, problem. Bo śnieg był. Wczoraj niestety do nas pan Ariel Sinicki, którego pozdrawiam, oczywiście nie dojechał ze względu na korki i na sytuację, na anomalia pogodowe, bo pięknej wiosny mamy tą zimę. To ja dziękuję. Czy odwrotnie? To ja dziękuję za dobieranie do doskonałych terminów dla mnie. Ale nieprzypadkowo, pan Maciej, dzisiaj żółty kolor. No tak. Pola Nadziei, finał. Właśnie, zbiórka online już trwa, finał 3 kwietnia w Pucku. Gdzie i o której się spotykacie i co się będzie działo? To znaczy już inaugurujemy, już zaczęliśmy cały finał Pól Nadziei na Pomorzu 2022. Bardzo się z tego cieszymy. Jest to dla nas wielkie święto, wielka ekscytacja i w całych ośrodkach hospicyjnych wielkie poruszenie, włączając to naszych podopiecznych, którzy zastanawiają się, co tu się dzieje, skąd to zamieszanie, skąd tutaj taki ruch nagle wzmożony. Więc żyjemy tym już od kilku dni, finałem. Faktycznie, tak jak pani powiedziała, główny finał to 3 kwiecień, niedziela. Zapraszamy do Gdańska, gdzie o godzinie 13:30 będzie, można powiedzieć, żonkilowa droga, czyli przemarsz flagi osób związanych z hospicjami, z żonkilami, czyli z symbolem Pól Nadziei, pod pomnik Neptuna. Główna część zbiórki już trwa, bo 20 marca będzie trwać do 10 kwietnia i jest prowadzona online. Można się zatem jeszcze przyłączyć. Gdzie szukać takich informacji, panie Macieju? Informacje jakby na bieżąco wrzucamy na stronę Pola Nadziei na Pomorzu. Kiedy wpiszemy sobie Pola Nadziei na Pomorzu, znajdziemy wszelkie informacje, co się dzieje, gdzie się dzieje, a także informacje o zbiórkach. Tam też można bezpośrednio wpłacać na wskazane konto, bądź też jest wskazane miejsce na Facebooku lub na zrzutka.pl. No. Przypominam to, że zebrane środki są potem dzielone właśnie na te organizacje, które biorą udział, które wspólnie, z czego się bardzo cieszymy, organizują te Pola Nadziei, czyli 7 ośrodków hospicyjnych. No właśnie, wspomniał pan, panie Macieju, o zbiórkach, bo ta zbiórka pieniędzy jest bardzo ważna, bo wiemy, że kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, no one pokrywają tylko część wydatków. Jaka to jest część i na co one są przeznaczone? No tak, ja na ogół nie jestem człowiekiem, który narzeka i który mówi o tych złych stronach, bardziej mnie rozpiera energia i cieszę się, że możemy mówić o tym dobrym, ale faktycznie, kiedy pan już o tym wspomniał, te kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, bardzo się cieszymy, że one w ogóle są i jesteśmy wdzięczni, że dalej je utrzymujemy, ale te stawki były wynegocjowane 5 lat temu i one do tej pory się właściwie nie zmieniły. Więc proszę sobie wyobrazić sytuację i wsparcie takie same, które byśmy otrzymywali 5 lat temu, jak i w dzisiejszych czasach. Porównajmy sobie nawet cenę paliwa. No, dokładnie. Dlatego polegacie na ludziach dobrej woli. Tak, dlatego proszę mi wierzyć, że takie ośrodki, nie tylko Puckie, kiedy widzimy, jak ten standard jest niezwykle wysoki i chcemy go utrzymać i to właśnie właściwie wszystkie ośrodki, które znamy, które dbają o tego podopiecznego, to są całe zespoły ludzi, takie holistyczne, które proszę mi wierzyć, że chory, który trafia do ośrodków hospicyjnych, a nawet powiem więcej, jego otoczenie, jego rodzina, jego najbliżsi, są otoczeni całym holistycznym zespołem. To jest nie tylko lekarz, to jest też pielęgniarka, to jest też dietetyk, to jest też duchowny, to jest psycholog, który dba, więc to jest cała grupa ludzi, którzy są zaangażowani w niesienie pomocy nie tylko tej jednej osoby, ale też bliskich, którzy nie są zakontraktowani przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Więc ta pomoc jest niezwykle istotna i ona jest, no bez tej pomocy to by nie mogło funkcjonować. To ja bym chciał jeszcze zapytać, bo co roku akcja Pola Nadziei propaguje wolontariat, otwiera serca, oczy na potrzeby osób cierpiących. Panie Macieju, kto może zostać wolontariuszem? Tak naprawdę wolontariuszem... Każda osoba?
tak, no, może zostać każda osoba, z tym, że to też nic na siłę, prawda? Kiedy mamy z czegoś radość, to wtedy, kiedy mamy obopólną radość, czyli wolontariusz się cieszy, że może pomagać, a dla takiego jakiegoś ośrodka, czy hospicjum, czy w ogóle innej organizacji, która potrzebuje wolontariuszy, jest też wielka radość, wtedy to jest super. Więc spotykamy się z osobami, które przychodzą do nas i przy rozmowie wychodzi z tego, czym oni by chcieli w ogóle pomagać, bo są osoby, które lgną na oddział do naszych podopiecznych, kiedy w sytuacji bez COVID-a to było zupełnie bezproblemowe. Takim można przykładem jestem ja, który poznał Puckie Hospicjum właśnie od tej strony wolontariatu i ja po prostu nie wyobrażałem sobie robić niczego innego, jak tylko być na oddziale z tymi osobami. Po prostu taką czułem potrzebę. Ale też wiele osób przychodzi i mówi, słuchajcie, ja ani się tym nie znam, ani tego nie czuję, ale mogę, nie wiem, zrobić wam szkolenie, na przykład przekazać wam jakąś wiedzę. Albo mogę trochę pomóc w administracji, na przykład w recepcji, kiedy mamy wolontariat recepcyjny. Albo nawet przychodzą do nas osoby, które mówią, słuchajcie, ja kocham się modlić i mogę być na przykład w wolontariacie modlitewnym. I każda pomoc jest mile widziana, każdy znajdzie coś dla siebie, jakiś taki element, gdzie i on się dobrze czuje i zarazem jest to taka realna pomoc. Czyli są jeszcze dobrzy ludzie na świecie? To jest niezwykłe. Są i jest ich bardzo wielu. Ja muszę powiedzieć ze swojej historii, że przez 20 lat pracowałem w koncernie, gdzie podstawą było jakby finanse, kariera, zdobycie się po szczeblach kariery i tam, kiedy rozmowy prowadziliśmy z naszymi kontrahentami, to głównie chodziło o ten zysk, prawda? Tam były ciężkie rozmowy i mi czasami się wydawało, że wszyscy ludzie już są tak nastawieni na te pieniądze, na ten zysk, na pomnażanie dokładnie, że mówię sobie, kurczę, ten świat naprawdę zmierza w złą stronę. A kiedy zetknąłem się z Puckim Hospicjum, kiedy no teraz dzięki chyba zrządzeniu Boga mogę tam również pracować, to jakby widzę zupełnie drugą stronę. Widzę ludzi, którzy oczywiście może nie samych, to też nie chcę tak idealizować, że teraz świat jest tylko jednokolorowy, żółto-niebieski na przykład, jak pola nadziei, ale rzeczywiście spotykam się na co dzień z ludźmi bardzo dobrymi, z ludźmi, którzy chcą nie tylko pomagać jako wolontariusze, ale którzy chcą robić cokolwiek, co mogą, żeby wspólnie budować tak piękne dzieła. Pandemia potwierdziła, że brakuje nam spotkań z najbliższymi, bezpośrednich rozmów, możliwości dotknięcia, przytulenia drugiego człowieka. I w Pucku wpadliście, a raczej w waszych głowach, jak John Keel, wykiełkowała myśl o ogrodzie marzeń. Co to takiego? Oj, ogród marzeń to coś niezwykłego, to takie nasze dziecko, które staramy się na razie, można powiedzieć, urodzić. Ogród marzeń to po prostu ogród. I z jednej strony można powiedzieć, że to po prostu miejsce, gdzie w każdym ośrodku hospicyjnym, w każdym nawet szkole, przedszkole przyda się jakiś ogród, gdzie ktoś, kto spędza tam czasu, u nas spędzają osoby dosyć dużo tego czasu, będzie mógł sobie wyjść i pobyć, trochę poobcować wśród przyrody. Ale to jest jak gdyby oczywista informacja. Najważniejsze w tym ogrodzie jest to i dlaczego zaczęliśmy o nim marzyć, a przede wszystkim zaczęli pierw marzyć nasi podopieczni, to w momencie, kiedy sytuacja covidowa pokazała, że może być sytuacji wiele, gdzie ośrodki hospicyjne muszą podjąć decyzję o zamknięciu tych ośrodków przed osobami, które z zewnątrz przynoszą na przykład jakieś choroby, mogły przynieść COVID. I teraz w momencie, kiedy nasi podopieczni nie mogą spotykać się ze swoimi bliskimi, nie mogą spędzać tego jakże istotnego czasu, bo proszę sobie wyobrazić, jak dzisiaj zamkniemy oczy i wymyślimy sobie naszą najbliższą osobę, która już nie jest w domu, bo nie jesteśmy w stanie już udzielać pomocy takiej realnej w domu. Podzieliliśmy tą opiekę z ośrodkami hospicyjnymi i teraz mamy bliską osobę, może najbliższą, która tam jest, a my nie możemy do niej przyjść, nie możemy jej przytulić, nie możemy jej chwycić za rękę. Pozostały nam rozmowy przez telefon, przez jakieś aplikacje, gdzie może siebie widzimy, ale jak każdy z nas wie, to nigdy nie jest to samo, co przy kimś usiądziemy i po prostu przy kimś będziemy. I kiedy to się wydarzyło u nas w Pucku, okazało się, że nasi podopieczni marzą o takim miejscu, żeby wyjść na dwór w jakimś bezpiecznym środowisku, móc spotkać się, móc porozmawiać, móc pobyć, móc odbyć te błahe rozmowy, ale też te trudne, te często odbudowanie tych relacji, które może się gdzieś pogubiły, albo utrzymanie, albo ten czas na tą intymność. I
zaczęli marzyć o takich miejscu, a w Puckim Hospicjum nie mieliśmy, nie mamy do tej pory ogrodu, nie mamy takich miejsc, gdzie na świeżym powietrzu nasi podopieczni mogliby spędzać ten czas ze swoimi bliskimi. I stąd powstało wielkie marzenie pierw ich, a jak my to usłyszeliśmy, to cały zespół Puckiego Hospicjum zaczął marzyć o takim miejscu. I powstał plan, żeby zrobić ten ogród, żeby na tym ogrodzie stanęły altanki, żeby były na przykład półotwarte, gdzie będzie świeże powietrze, a jednak będzie można trochę ogrzać, zabezpieczyć naszych podopiecznych przed wiatrem, przed deszczem, który w Pucku, ten szczególnie wiatr często się pojawia. No i marzymy o tym miejscu, żeby to miejsce powstało. Ja tak patrzę na pana, to tak widzę, że pan z pasją o tym opowiada. Wiem, że to jest taki szczególny projekt chyba dla was, a szczególnie dla pana, dla pensjonariuszy i ich rodzin. Na jakim etapie jesteście teraz z ogrodem? No właśnie, ten etap jest z jednej strony dosyć zaawansowany, bo tak jak pandemia, już mamy, nie wiem, około 2 lat pewnie tą pandemię, to niemal ze samego początku o tym myślimy, ale no jak wiadomo, że taki ogród to też są olbrzymie finanse i teraz w Puckim Hospicjum nie mamy tych finansów tak, żeby przeznaczyć, o super, wymyśliliśmy ogród, to teraz mamy pieniądze, to zróbmy ten ogród, świetnie, tylko to wszystko jest bardzo planowane i bardzo mądrze zarządzane. Tak, musieliśmy po prostu pozyskać środki, uzbierać po prostu na każdy element tego ogrodu. Działamy w tej chwili poprzez strona ogrodmarzeń.hospicjum.org. Jest to strona, na której każdy może wejść, zobaczyć, na jakim etapie jest ten ogród. Można na tą stronę zobaczyć, z czego ten ogród będzie się składał, jakie będą ławki, jakie będą alejki, jakie będą chodniki, jakie będą rośliny, jakie kwiaty, jakie właśnie altany już wybraliśmy, aby tam stanęły i można po pierwsze zapoznać się z każdym etapem, który się dzieje w tej chwili w hospicjum, ale też ta strona ma posłużyć do pomocy finansowej, czyli możemy przez tą stronę zakupić na przykład jedną ławkę do Puckiego Hospicjum, możemy zakupić kawałek kostki brukowej, możemy zakupić kwiatek, możemy ten kwiatek naszymi rękoma posadzić w tym Puckim Hospicjum, możemy, jeżeli jest to duża organizacja, czy możemy zafundować część albo całą, na przykład taką altanę, gdzie ci nasi podopieczni będą mogli budować tą bliskość ze swoimi bliskimi. Więc trochę też prosimy o pomoc i dzięki Państwu też przez radio proszę o to, ale też dajemy wszystkim możliwość, że jeżeli ktoś chciałby zrobić coś dobrego, ktoś czuje potrzebę uczestniczenia, ktoś zostawić po sobie jakimś taki realną pamięć, że zrobiłem coś realnego, coś co będzie trwało przez wiele, wiele lat, to ta strona i Puckie Hospicjum daje teraz taką możliwość. Wspomniał Pan wcześniej o wietrze. To ja tak pociągnę temat marynarski. Wszyscy na pokład. To marynarskie wyzwanie odpowiedziało wiele osób, firm i przyjaciół, prawda? Tak, to jest znowu to, co rozmawialiśmy na samym początku. To jest niezwykłe, ile w ludziach jest dobra i w takich pojedynczych osobach, które no mamy, mógłbym zasypać tutaj przykładami, jak pojedyncze osoby, które otrzymałem jakiś telefon niedawno od pani, niezwykłej pani z Olsztyna, pozdrawiam panią, jeżeli pani słucha nas, która powiedziała, wie pan co, ja wyszłam w tej chwili z kościoła i tak się modliłam i stwierdziłam, że muszę do was zadzwonić i gdzieś mi się obiło uszy, że jest jakiś ogród, coś z ogrodem marzeń. Tylko wie pan co, ja ani finansowo, ani właściwie nie wiem, jak mogę wam pomóc, ale chciałam zapytać. I się okazało, że podczas rozmowy doszliśmy do takiego etapu, że się okazało, że pani pracuje w szkole, gdzie uczniowie, studenci projektują ogrody. I mówi, no chociaż może w taki sposób, zorganizowała w tej chwili konkurs na projekt nasadzeń, czekamy na efekty tego projektu. Więc włączają się naprawdę wiele osób, wiele organizacji, które każdy na swój sposób chce uczestniczyć, czy właśnie daje nam taką pomoc. To zaskakujące z Olsztyna i nagle, proszę bardzo. Zaskakujące. Ale ja myślę, że nic się nie dzieje bez przyczyny po prostu. Ja też tak myślę. Jeszcze Państwu powiem z tą historią niezwykłą, bo ja dzień wcześniej rozmawiałem z panią, która robiła nam koncepcję tego ogrodu i mówi, kurczę, panie Maćku, jeszcze nie mamy tych nasadzeń, nie wiemy, jak to tam zrobić. Może pan by gdzieś zadzwonił do jakiejś szkoły, może ktoś projektuje takie ogrody od strony zasadzeń. No musi pan podziałać, bo bez tego no to będzie tak trochę takie działania takie niezaplanowane, niesprecyzowane i może to nie wyjść tak dobrze. I ja mówię, no dobrze, no czas teraz wziąć telefon i gdzieś zadzwonić. I dosłownie na
drugi dzień dostaję od tej pani telefon, że ona sama nie wie, dlaczego dzwoni, ona jest z Olsztyna, gdzieś słyszała, hospicjum Puckie, ksiądz Jan Kaczkowski, coś o ogrodzie, po prostu, no każdego dnia dzieją się cuda. Przypadek? No, nie sądzę. Oczywiście, że nie. Szukacie wolontariuszy do ogrodu marzeń? Kto może zostać? Bo na pewno szukacie. Tak, cały czas jesteśmy otwarci na to wsparcie wolontariuszy. Tak jak z finansami, tak samo bez wolontariuszy takie ośrodki hospicyjne też by sobie może nawet i nie poradziły. Wolontariusze są niezwykle cudowne osoby, które czasami stają się pracownikami takich ośrodków, więc to są niezwykłe osoby z niezwykłą empatią, osoby, które mają w sobie tak dużo dobra i tym dobrem chcą się dzielić. Oczywiście i do takich codziennych rzeczy w hospicjum szukamy wolontariuszy i zapraszamy. Tak też do ogrodu, jeżeli ktokolwiek by choćby chciał nam pomóc sadzić te kwiaty, to jesteśmy otwarci na tą pomoc. Radziu, jeszcze jedziemy sadzić? Rękawiczki trzeba kupić. No to kupimy. Ja kupię. Damy radę. Będziemy Panie Macieju, to jeszcze na koniec, przypomnijmy. Najbliższa niedziela? Najbliższa niedziela to finał Pól Nadziei na Pomorzu. Zapraszamy na żonkilową drogę do Gdańska 13:30 przy Neptunie. Do tego czasu zapraszamy do włączania się w challenge, które są już na Facebooku. Challenge jest bardzo prosty. Z żółtym elementem można zrobić zdjęcie, nagrać film, wstawić na swojego Facebooka, nominować 3 kolejne osoby, organizacje, dokonać wpłatę na konto wspólne, podkreślam, Pól Nadziei na Pomorzu. Jest żółty element, można robić zdjęcie. Można. Zapraszamy, dziękujemy już tym, którzy się włączyli, którzy nas wsparli. Dziękujemy szkołom, przedszkolom, które przygotowywały w tym roku dla nas żółtego żonkila, czyli symbol Pól Nadziei. Liczymy na Państwa pomoc. Odzajemnimy się wielkim sercem i wielką pomocą zupełnie bezpłatnie, którą robimy poprzez wszystkie ośrodki hospicyjne. Naszym gościem był dzisiaj odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, pan Maciej Dolewski, kierownik do spraw PR i relacji zewnętrznych Puckiego Hospicjum. Bardzo dziękujemy za rozmowę. To ja bardzo dziękuję państwu. Do zobaczenia.